Dobra, przesuwając braci, sterujemy maszyną. Ustabilizujmy lot. Uj, uderzyłem w ścianę. A było tak dobrze. O, dobra. Trzeba ominąć tę górę. Wyrównać nieco lot. Myślę, że teraz może się nie rozbije. Bądź rozbiłem się ostatnio. Teraz w tę stronę. No, to gówno się rozpada. Lądujmy. Ops, myślałem, że mam się już puścić. I cała sekwencja od nowa. Ech. Nidrax, Nidrax, ty debilu. W sumie aż mi palce bolą od trzymania tych triggerów. Może będę je teraz trzymał środkowymi, bo już mi się trochę łapa zmęczyła. Lecimy. Teraz trzeba skręcić w tę stronę i ustabilizować lot. Dobra. W którą stronę w ogóle lecieć? Tam raczej nie ma co. No trzeba lecieć tutaj, na to. I się prawdopodobnie rozbić na jakimś drzewie, nie wiem. Nie. Nie mogę w to uderzyć. Czy muszę lecieć w prawo? Może. Tak mi się wydaje. Okej, jeszcze raz. Oh!
dobrze. Okej, spróbujmy w prawo. Tam jest jakaś półka. Wydaje mi się, że dałbym radę na nią wlecieć. Czy może mam lecieć aż tam? Dalej. Bardzo możliwe. A ja tu kombinuję, trzeba było po prostu to ominąć i leci przed siebie. Nidrax, Nidrax, ty debilu. Okay, all right. Dobra. Ciekawie. Ła! Nie tego się, nie tym się puściłem. Okej. Chodź, młody. Ach. Ups. Okej. Trochę się tu zamotałem, ale myślę, że już jest wszystko w porządku. I dotrwaliśmy jakoś do końca. Całego tego poziomu. Platformowo, skoczliwo, koordynacyjno spierdolonego. Jeszcze będziemy się wspinać po kracie, oczywiście. Ocie jasny. Już się boję tego, co będę musiał tutaj za chwilę odjebać. O ja cięż cholerasz. No nie powiem. Jest
Ciekawie, bardzo ciekawie. Deweloperzy musieli się trochę namyśleć nad tym wszystkim. Ups. Jeszcze raz. I teraz jeszcze ty. No i jesteśmy. Co tutaj jest ciekawego? No wygląda to dosyć imponująco z bliska. Na pewno nie mieszka tu nikt malutki. To jest pewne. Więcej poziomów? Nie. Chodźcie z tej strony. Huch, już mnie normalnie bolą palce wskazujące od trzymania tych triggerów. I teraz tym się trzeba puścić, złapać i iść w górę. Ach, za wcześnie nacisnąłem trigger i złapał się tego niżej. Okej, jest. Teraz trzymaj. No. Czasami myślę, że te wszystkie poziomy były projektowane przez jakichś sadystów. Okej. Młody, chodź szybciej. Zostajesz w tyle. No młody. Okej. Most zwodzony na łańcuchach. Aha, czyli to już jest definitywnie koniec poziomów z Liną. Coś tam jest. Tylko właśnie pytanie, co?
A cóż, ptaszek nie wygląda na pewno na zbyt zainteresowanego naszą obecnością tutaj. Jestem tutaj, tylko czy mogę teraz wciągnąć tam starszego, na przykład? Coś ty jest. Kotosowa? Tak to wygląda. Lila. Lila. Ara. Dahi? Da? Uuuu! Mamy kolejny poziom latający. A raczej cutscenkę. Bo chyba nie sterujemy tym kotosową czy czymś. No, mieliśmy kolejną taką sekwencję wspominkową, jak widzimy. Jednemu z braci przypominały się nauki łapania ryb, które pobierał od ojca. No i teraz idziemy sobie gdzieś dalej po górach. Tam już widzę ładne pobojowisko. Jakieś szczątki w ogóle. A może nawet jakiegoś kogoś konającego, jakiegoś żołnierza. Tylko że on jest, kurczę, też nienaturalnej wielkości. Dlaczego wszystko w tej grze nagle zrobiło się takie strasznie wielkie? Dobra, ale tu był zapis, więc na tyle zaziąłem się, więc wystarczy, myślę, że mam wystarczająco materiał na jakiś czas. Żegnamy się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć i pa!